kochani, dzisiaj jesteśmy w Poznaniu na siłowni, w której ćwiczy Anita Szymczak. Jest zawodniczką, która startuje w zawodach bardzo gęsto, już przez cały rok. I słuchajcie, równiutko w swoją rocznicę zdobyła swój pierwszy złoty medal. Także ogromne gratulacje za zawzięcie. Anita miała bardzo dużo wysokich miejsc, między innymi drugie miejsce w Ohio na Arnoldzie. Także ogromne gratulacje tu się dołożą. No i to złoto, tak, na koniec to już jest takie apogeum na rocznicę. Planów na przyszły rok jest bardzo dużo. Na pewno zechcesz o tym powiedzieć u siebie na Instagramie. Pod Anita Szymczak możecie szukać, śledzić Anitę. A dzisiaj wykonamy wspólnie trening barków. Część ćwiczeń będzie moich, część ćwiczeń Anity, część zrobimy klasycznych. Także śmiało oglądajcie, krytykujcie, piszcie, co uważacie i co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Także zapraszamy do obejrzenia. Pierwsza seria rozgrzewkowa z samą sztangą. To 15 powtórzeń, ja już zrobiłam, teraz Anitka. Wolniutkie opuszczania. Patrzcie, jakie plecy. Około 20 kilo mamy na tandem. A przedstawić się? Nie. Pani nie trzeba przedstawiać. Ale mi chodzi o Pauli specjalny ten pseudonim. A jaki specjalny pseudonim? To już Paula musi zdradzić. Patrz, o, coś przewróciłem, nie? Tak, shaker poleciał. Dobra, moi drodzy, wiecie co, no niby ogólnie robią barki, nie? No ja myślę, że nie zaszkodzi też pokazać nóg, nie? Ja bym pokazała lepiej coś innego jeszcze. No. A to jak będziesz robić? Jak będziesz robić? No tutaj mam. O. No, ojejku. Ojejku, wu. O, tutaj też. Tutaj też strój nie jest najgorszy. Powiem ci, Anita, no. To dzisiaj w tym stroju nie robimy. No. Ogólnie Anita, wiesz, zawiedziony się trochę czuję, bo za dużo materiału, no. Za dużo materiału dzisiaj. Ale właśnie, tak jak Paula pokazała, no, tutaj Anity mocną stroną są na pewno plecy. No i dzisiaj typowo je widać, aczkolwiek trenują barki. Natomiast przy wyciskaniu żołnierskim też angażujemy mięsień czworoboczny, który widzicie tutaj mocno nam się napina. Więc jakby nie patrzeć, też można popatrzeć na te plecy. Tak. Z innej perspektywy. O, tak jest dobra? Nie, no dobra. No, zobaczmy, czy na brzuchu coś się pojawia. Patrz, jakie spięcie było. Typowo pod kamerę. Ale bardzo ładnie. Też nie mogę za dużo komentować, bo jak wyłączę kamerę, to dostanę opiernicz. Prawda? Kawa dla mnie. No. No. Dobra. I raz. No. To jest bark. So fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings, but I won't leave you. Kolejne ćwiczenie na tak zwaną fokę. Tu jedna foka, tu druga foka. Ale wiecie, dlaczego tak mogę? No. Wiecie, dlaczego mogę tak mówić? Bo mam kamerę i nagrywam, a one ćwiczą, więc teraz to jest pikuś, nie? Gorzej jak staną. Także. Także teraz mogą sobie tam myśleć, co chcą. Natomiast ćwiczenie jest ważniejsze. Tutaj. A druga strona teraz. To co lubię. Pamiętaj, o czym? O podejrzeniu kamieni. No tak. Więc uważaj. Jak, czekaj jeszcze raz to słowo? O podejrzeniu
Penerzanie? Penerzanie. Wiecie, co to są penerzy? Ja nie wiedziałem do dzisiaj. Jak wiecie, nie mów, to piszcie w komentarzach. No to dowiesz się w komentarzach, jak odgadną. Wyciskanie młotkowe na barki. Kąt w łokciach 45 stopni. I jedziemy jak winda. Thinking about tomorrow. I'm feeling everything I need from you. It's all I believe in. I know you feel it too. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. I'll be holding you. Kolejne ćwiczenie, tym razem seria łączona. Tak jak widzicie, najpierw Paula wykonuje tak zwaną, potocznie mówiąc, windę w szerszym uchwycie za pomocą sztangi prostej. Natomiast Anita używała wąskiego uchwytu i robiła to ćwiczenie na ketlu. I po 8 powtórzeniach zmiana. Także na pewno liczy się tu też dobra synchronizacja. Jak widzicie, robią to nawet płynnie. Udało im się. About tomorrow.